25 lat temu w Kielcach powstała Straż Miejska. Jest formacją powołaną do ochrony oraz spokoju publicznego. To odróżnia ją od policji. Policja dba o przede wszystkim o bezpieczeństwo publiczne, my o porządek publiczny. Porządek publiczny to jest taki, no, tak krótko ogólnie mówiąc, ogół przepisów, których przestrzeganie służy normalnemu funkcjonowaniu w danym społeczeństwie. Na co dzień podejmują różnego rodzaju działania, w tym interwencje, chociażby te zgłaszane przez mieszkańców Kielc. Myślę, że przez te 25 lat strażnicy dali dowód tego, że ta formacja jest potrzebna mieszkańcom. Rokrocznie podejmujemy kilkanaście tysięcy interwencji, chociaż wspomnę o roku ubiegłym, kiedy podjęliśmy 20 736 interwencji, a 10 lat temu 8300. Myślę, że tak około 70% interwencji podejmowanych przez strażników, zgłaszanych przez mieszkańców, dotyczy ich najbliższego miejsca zamieszkania, a więc naruszania spokoju publicznego, nieprawidłowego parkowania samochodów na zakazie bądź na trawnikach. To ludzi boli, że zarówno z ich pieniędzy są niszczone chodniki, są niszczone trawniki, place zabaw itd. Kolejne zadanie związane jest z przestrzeganiem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Kontrolujemy posesje, wyposażenie tych posesji w pojemniki na odpady komunalne, złożenie deklaracji do Wydziału Zarządzania Usługami Komunalnymi i myślę, że to zwiększenie tej liczby strażników i podjęcie w większej mierze czynności związanych z utrzymaniem porządku przynosi coraz większe rezultaty. Od kilku lat Kielecka Straż Miejska wpisana jest do Krajowego Rejestru Jednostek współpracujących w systemie ratownictwa medycznego. Kilku strażników jest kwalifikowanymi ratownikami medycznymi. Jesteśmy wyposażeni w 5 urządzeń przywracających akcję serca. Strażnicy są wyposażeni w torby medyczne. Jest to bardzo ważne, bo ratujemy zdrowie i życie ludzkie. Strażnicy bardzo często są na miejscu jakiegoś zdarzenia drogowego, czy widzą, że ktoś leży, jest pobity, czy się przewrócił. Trzeba tej pierwszej pomocy udzielić. Prowadzą ponadto cykliczne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz samoobrony. Kursy ukończyło już wiele kobiet, seniorów czy pracowników placówek oświatowych i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców tej zimy strażnicy rozpoczęli w mieszkaniach montaż czujników czadu. Stale realizowanym przez nich zadaniem jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa czy ekologii. W związku z ćwierćwieczem działalności formacji, srebrnymi medalami za długoletnią służbę, nadawanymi za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych, uhonorowani zostali starsi inspektorzy Ireneusz Kołodziej oraz Andrzej Łódz. Odznaczenia przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyła wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek. To państwo wykonują ciężką pracę z poświęceniem dla dobra społeczności lokalnej. To państwa zaangażowanie powoduje, że mieszkańcy Kielc mogą czuć się bezpieczniej. Gratuluję wszystkim wyróżnionym z tej okazji i życzę dalszej owocnej pracy. Listami gratulacyjnymi z okazji 25-lecia stażu pracy w Straży Miejskiej wyróżnieni zostali przedstawiciele różnych sekcji, m.in. ekologii i statystyki, do spraw wykroczeń, działań prewencji czy zespołu monitoringu. Z rąk prezydenta Kielc gratulacje odebrali reprezentanci pionu kierowniczego formacji. Jeszcze własnym imieniu mieszkańców Kielc dziękuję Wam za te 25 lat pracy. To był czas, w którym Kielce z roku na rok stawały się bezpieczniejsze. Nie jest to odczucie, chociaż jest, ale nie tylko odczucie mieszkańców miasta, ale również mówię o tym statystyki. To wynika z tego, że jesteście profesjonalistami i to, co robicie, jest na najwyższym poziomie. Uroczystość jubileuszowa była też okazją do wręczenia awansów na wyższe stanowiska strażnicze.